Tak, pani, ja chciałem żebyśmy mogli spojrzeć na pewną historię. Historię, która... Historię, która obrazuje nam to się wydarzyło kiedyś, kiedy rozpoczęła się era Kościoła. Rozpoczęła się era Jezusa Chrystusa działającego przez Kościół na ziemi. Rozpoczął się Kościół. Gdy nasze dzień Zielonych Świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się mniej więcej jakie z ognia, które się rozdzielili i usiadły na każdym z nich. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli się nimi językami, jak Duch oddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. I więc powstał ten szum. Zgromadził się tłum, zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I stłumieli się, dziwili się. Inni mówili, młodym winem się upili. A to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadomo. Dajcie też posłuch słowom moim, a mówię, ludzie się nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. A tutaj jest to, co zostało zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w dniu ostatecznym, mówi Pan, że wyleje ducha mojego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie moi, synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasze widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Mężowie Izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg pośród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według podziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więcej śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, żeby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówił o nim, miałem Pana zawsze przed oczyma mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarchie Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg, co mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiadał więc sam, rzekł Panu, będę siedział prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkę stóp moich. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niech się każdy z was da poczcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Waszych otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, do nich Pan Bóg powołał. Kochani, krótka historia, fragmentami czytana przeze mnie, ona pokazuje nam pewną rzecz, że coś nastąpiło w duchu, nastąpiła ważna rzecz. Jezus pokonał grzech, Jezus pokonał śmierć, Jezus to pokonał. To nie to, że to się stało coś małego, On to pokonał. Co to oznacza? Narodziliście się na nowo z Bożego Ducha, oddaliście swoje życie Jezusowi, ale stało się tak dlatego, że śmierć została pokonana, że to się wydarzyło. To się wydarzyło. To było coś prawdziwego, to nie była jakaś odrzutka. To, że dzisiaj
jesteście tu, gdzie jesteście i robicie to, co robicie, jest wynikiem tego, że Jezus Chrystus umarł za wasze grzechy, że Jezus Chrystus wstał z martwych. I tak jak dzisiaj mówiliśmy rano, to nie jest kwestia zmiany zachowania, tylko zmiany człowieka. Zmiany człowieka. Jesteście nowymi ludźmi. Oni zapytali Piotra, co mamy robić, skoro już uwierzyliśmy w to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I Piotr powiedział, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. On nie powiedział do nich, żyjcie jak chcecie, róbcie co chcecie. On powiedział, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Jeżeli jest coś w twoim życiu teraz, co jeszcze widzisz, powiedz to teraz Bogu, podejmij teraz decyzję, powiedz, kończę z tym, zrywam z tym, zamykam ten przedział mojego życia, a potem daj się ochrzcić, a w duchowej rzeczywistości złożysz podpis, podpiszesz się pod tym, że zerwałeś ze starym życiem i podpiszesz się pod tym, że teraz w twoim życiu rządzi Jezus. Już podjąłeś tę decyzję w sercu i ustami, a dzisiaj w niebie podpisz się tym chrztem. Jeżeli masz coś, to w tej chwili aktem twojej decyzji złam w swoim życiu. Później, kiedy będziemy dzisiaj mieli spotkanie popołudniowe, chciałbym, żebyście powiedzieli ludziom swoje świadectwo. Chciałbym, żebyście powiedzieli ludziom, jak spotkaliście Jezusa. Żebyście powiedzieli im, co Jezus zrobił w waszym życiu. Satana zwyciężamy między innymi przez to, że mówimy o tym, co zrobił Jezus w naszym życiu. Powiedzcie o tym ludziom, powiedzcie tym, którzy tam przyjdą. Powiedzcie, słuchaj, parę godzin temu chrzciłeś. Powiem ci, dlaczego to zrobiłem. Opowiem ci o tym. Być może to będzie dla tych ludzi punkt zmiany ich życia. Chciałbym, żebyśmy, zanim wejdziemy do wody, żebyśmy każdy z nas mógł tutaj przyjść po kolei, zadać Ci pytania o to, co się stało w Twoim duchu. I na podstawie Twojego wyznania zostaniesz ochrzczony. Zostaniesz ochrzczony na podstawie Twojego wyznania. Nie na podstawie moich przekonań o Tobie, nie na podstawie przekonań ludzkich o Tobie. To, co powiesz, jest wyrokiem i werdyktem do Twojego życia. To bardzo ważne. Chodź przed Ciebie. Chodź po mnie. Wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Tak, wierzę. Wierzysz, że wstał z martwych? Wierzę. Czy podjąłeś decyzję, że Jezus jest Twoim Panem? Tak. Amen. To jest Jego decyzja. Amen. Usiądź. Chodź. To są decyzje. Przyjaciele, to są ważne rzeczy, to nie jest religia. To, co mówisz, ściąga do Twojego życia sąd. Sąd nie jest zły, sąd jest czysty. Sąd jest czysty. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Tak, wierzę. Wierzysz, że wszystkie grzechy są Ci przebaczone? Tak, wierzę, że są wszystkie przebaczone. Wierzysz, że Jezus wstał z martwych? Tak, wierzę, że wstał z martwych. Czy oddałaś Mu swoje życie? Wstałam Jezusowi swoje życie. Amen. 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 Oddać swoje życie Jezusowi oznacza, że decydujesz się, aby On panował, rządził. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus wstał z martwych? Na pewno? Tak, wierzę. Wierzysz, że wszystkie Twoje grzechy są przebaczone? Tak, amen. Czy Jezus jest Twoim Panem? Jest moim Panem. Amen. Amen. Jezus jest Twoim Panem. Jezus jest Twoim Panem. Czy wierzysz, że Jezus został zmartwy? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że wszystkie Twoje grzechy są przebaczone? Wierzę, że są przebaczone. Czy nie zamierzasz już więcej grzeszyć? Nie zamierzam.
Amen. To jest dobre wyznanie. Nie zamierzać grzeszyć. Amen. Jezus jest moim Panem. Amen. Jezus jest moim Panem. Czy wierzysz, że Jezus został zmarły? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że umarł za wszystkie Twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz, że Ojciec wybaczył Ci wszystkie Twoje grzechy? Tak, wierzę. Amen. Czy Jezus jest Twoim Panem? Jezus jest moim Panem. Amen. 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 Jezus rządzi życiem. Kiedy Jezus rządzi życiem człowieka, to to życie znaczy zupełnie coś innego niż życie ludzi, którzy sami z Tobą rządzą. Chodź. Chodź. Czy wierzysz, że Jezus został zbawiony? Tak. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy? Tak. Czy podjąłeś decyzję zerwania grzechu? Tak. Czy Jezus jest Twoim Panem? Tak, jest Pan. Amen. Jezus jest Twoim Panem. To jest wyznanie. On rządzi życiem, chodź przez Ciebie. Czy wierzysz, że Jezus został zbawiony? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że umarł za wszystkie Twoje grzechy? Tak. Czy wierzysz, że Bóg Ci wszystko wybaczył? Wierzę. Czy podjąłeś decyzję nowego życia? Tak, podjąłem decyzję. Czy podjąłeś decyzję, że Jezus jest Twoim Panem? Tak, Jezus jest moim Panem. Amen. 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 Teraz będą robić proroczy gest, gdzie wielu ludzi uważa, że jest to religia. Ja nie myślę, żeby to była religia. Chrzest w moim życiu był jedną z najważniejszych rzeczy, jakie miałem. To nie religia. Teraz zrobią proroczy gest, gdzie pokażą całej duchowej rzeczywistości, że wraz z Chrystusem umarli i wraz z Chrystusem zostali ożywieni. Amen. I ten proroczy gest zostaje zapisany w niebie, bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Tak mówi słowo. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To jest gest. Będziemy wchodzić tędy, wchodzić tamtędy. Będziemy się zanurzać na środku.